Fusion Full LED. I o ile właściwie każdego Full LEDa można przerobić, to z tymi fuzjonami jest cholerny problem, bo tu nie ma, widzicie, takiej tradycyjnej soczewki, tylko to szkło jest jeszcze z gradacją, takie ryflowane, i właściwie jest to niemożliwe do przerobienia. Ale zamiast tego zamontujemy inny projektor w wersji europejskiej. Dzięki temu nie musimy kupować nowej lampy, tylko uda nam się ją przerobić. Tutaj mamy światło mijania, czyli krótkie, tu jest długie. Ten fragment nas interesuje, go musimy przerobić na Europę. Słuchajcie, no, ten kształt na pewno jest wam znany. Takie coś tutaj było w lampie do Fusiona z USA. To była wersja, tak jak powiedziałem, USA, czyli linia światła była symetryczna, nie było asymetrii, nie było doświetlenia prawego pobocza. W tej chwili tutaj cały czas trwają prace przy przeróbce tej lampy. No ale do czego zmierzam? Zobaczcie, teraz w tej chwili już jest projektor założony LEDowy. Ta linia światła, ciach, zobaczcie, jest ewidentnie europejska. Jeszcze poruszam troszeczkę lampą, żebyście sobie zobaczyli, o ile mi nie zgaśnie. Sam jestem, ciężko jedną ręką to wszystko zrobić. O, tego się bałem, że nam zgaśnie, ale chodzi o to, że mamy z lewej strony tą linię światła niżej, z prawej strony jest ewidentnie wyżej. Jeszcze raz, cały czas pracuję i czeka mnie jeszcze jedna lampa, czyli tutaj zamiast tej gradacji i klosza takiego prążkowanego. Tak, tak to sobie wygląda w lampie. Zamontowany projektor LEDowy. Markowy Kaito. Po przerobieniu lampy. No, cały czas jest full LED. No ale tutaj mamy projektor, dzięki któremu mamy asymetrię. Jest gładkie szkło, a linię światła wyznacza przesłona wewnątrz. Także zamiast już takiego wyglądu, ten wygląd będzie troszeczkę zmieniony taki. Nie każdy nawet to zauważa. No, ale tak to sobie będzie w lampie wyglądało. I co najważniejsze, dzięki temu mamy zrobioną lampę europejską z tego.